Witam was w kolejnym odcinku Mountain Blade'a. I dzisiaj oblegamy warczek. A dokładniej warczek, który jest ostatnią włością, ostatnim lennem, że tak powiem, księstwa polmarskiego. Kolejna frakcja, która przed nami upadła. Jednak, jak już pewnie zauważyliście, pierwsza frakcja, która upadła aż tak strasznie szybko. Bo tak naprawdę wojna z Hergetami ciągnęła się latami. Wojna z, że tak powiem, Wagerami też nie należała do krótkich. Latający budynek natomiast nie należy do normalnych, ale to już inna sprawa. Chodzi o to, że ta wojna jest najszybszą. Czemu? Ogólnie Polmarowie jest najsłabszą frakcją ze wszystkich, o tym trzeba pamiętać. Ale problem leży gdzie indziej. Oni popełnili straszny błąd. Postanowili zająć bardzo wiele ziem, nie mając wojska, by je chronić. Fakt, oni mają wielkie armie, raczej mieli wielkie armie, bo przez te wojny z Nordami się wykruszyli. Ale właśnie mieli siłę, by zdobyć to wszystko, ale już nie by to obronić. Nie przewidzieli, że ktoś jeszcze może być chętny na zagarnięcie ich ziem. I przez to właśnie ta wojna, co tak powiem, no jest, no... Gdyby nie fakt budowy tych drabin i TP, to byłaby to wojna jednodniowa. Najpewniej ta wojna cała trwałaby jeden dzień. Cała wojna, całe Królestwo Polmarskie upadłoby w jeden dzień. Tak upadło chyba w tydzień, czy coś takiego. Podczas gdy Wagerowie, czy Hergieci stawiali nam taki opór, że no... że tak powiem, lepiej o nich wspominać z dumą, aniżeli z pogardą. Byli godnymi przeciwnikami, chociaż no nie dla nas, ale... Oni wiedzieli, na czym stoją, to byli prawdziwi mężczyźni, byli inteligentni i rozgarnięci. Natomiast Polmarzy, no jak widzimy, no... nie poradzili sobie najlepiej. Takie życie. Życie nie jest łatwe. Nikt tak nie mówił, że łatwe będzie. Dobra, jednakowoż póki co wycelujmy wroga i rozetnijmy mu pieroga. Dokładnie chodzi mi o głowę. To jest taki hełm pierogopodobny, w który z jakiegoś powodu nie mogę trafić. To się nazywa efektowne wejście na mury. Efektowne i zarazem efektywne. Fuck yeah. Wytniemy te małe gnidy. Co do jednej. O kurcze. O kurcze. Ktoś nas strzela. Co to za cholera w nas strzela? Żebyś to był ty? Nie, to nie ty. Strzały podały skąd indziej, tylko stąd. Chodź tu, chodź tu. No. No chodź, gościu. Co tam jest tak? No chodź. Co? Będziesz mieć gnąć, tak? No dajesz. Próbuj. No. Ja, pięknie rżnięty w ramię. Z kamery pierwszoosobowej Mountain Blade strasznie przypomina mi takie naprawdę stare gry. Nie mam na myśli gier z lat 90. czy jakieś z 80. Takie te najstarsze gry. Jeszcze nawet z rzek poziomu automatowych, no dobra. Póki co jednak wyjmujemy łuk i prujemy. Natomiast jak łuk wyciągniemy w tym trybie pierwszoosobowym, to taki jest typowy, nie wiem, Oblivion, Skyrim, coś takiego. Ułożenie łuku mi się tak strasznie właśnie przypomina o tamtych gier. Dźgnąć gościa, no dźgy, pięknie. Teraz tego i jeszcze tego, no i gites majonez. No to jest ostatnia włość Polmaru, więc po zdobyciu tej włości raczej już oni nie postawią nam tutaj żadnego oporu. Bo nie będzie miał kto, niby tam jeszcze wojsko mają, oni dużo wojska mieli. Oni tak naprawdę w momencie, gdy zdobywali te prowincje, rzekłbym, że byli... No kurczę, może nawet niewiele słabsi od Nordów. Gdzie Nordowie są tak naprawdę teraz naszym największym problemem, których pokonamy właśnie tych Polmarów. Bo jest to najsilniejsza frakcja, niby nie mamy z nimi zawady zbytniej. Nawet w ogóle nie mamy z nimi żadnej zwady w tym momencie. Ale jest to najsilniejsza frakcja, z jaką nam walczyć najpewniej przyjdzie. No chyba, że Rodoty coś tam się jeszcze podniosą, czy Sultan Saranicki. No i upadłem niestety. Koniec. No dobra. Jak mówię, jak sułtan się nie po, że tak powiem, nie podniesie, to raczej już żadnego oponenta nie spotkamy poza Nordami takiego sensownego. No ponieważ tak, teraz pokonujemy Polmarów. Zostają nam na mapie cztery frakcje. My, Rodocy, Sułtan, Nordowie.
No, ogólnie Swadia upada wcześniej, ponieważ została zniszczona przez połączone potęgi rodoków Nordów, jeszcze Kergeci ją tłukli. Upadła. Valgeirowie, nie wiem czemu tak łatwo przegrali, nie mam pojęcia, po prostu akurat tak się wylosowało i tyle. Mieli jakieś tam niefortunne zdarzenia po drodze, tutaj zostali zmieceni, żyli na kilku zamkach. Spoko i tyle. My ich dobiliśmy potem, bo nam przeszkadzali na naszych ziemiach. Kergeci... I nawet całkiem nieźle szedło po tym, jak już, tak powiem, się pozbierali, ale... Wypowiedzieli wojnę złemu Silverkowi, no i teraz ich ziemie należą do Lokidaru. Chyba więcej tłumaczyć nie muszę. A teraz zostały nam na świecie cztery takie prawdziwe siły. Czyli my, rodocy Nordowie, Sultan Zaranicki. No i tak. Sultan Zaranicki, to właściwie jest Saracki, Zaranicki? Chyba Saranicki. Oni ogólnie... Wiele do gadania nie mają w tym momencie, ponieważ, szczerze powiedziawszy... Przez to, że oni z nikim ich wojen nie toczyli, to pewnie mają dość małe wojska, mi się wydaje, chociaż możecie odwrotnie. Bo nie wiem właściwie, jak działa system w Mountain Blade. Sultan Zaranicki toczy wojnę z Ordokami, to może... zobaczymy, jak to będzie. Ale mi się wydaje, że najmniej niebezpieczną frakcją ze wszystkich w tym momencie jest Sultan Zaranicki. Natomiast najniebezpieczniejsi są Nordowie. Czemu? Mają dużo lordów. Mają dużo lordów z licznymi armiami. Nieważne, czy to są chłopi, czy to są, kurde... korsarze, czyli naprawdę elita kursaklów. Kursaklów? Nie mam pojęcia. Kuskarlów chyba, tak? Chyba Kuskarlów. Nieważne, mają naprawdę liczne wojska i ich trzeba się bać. Mają masę prowincji, naprawdę ciężko będzie ich zdobyć. To nie Polmarowie, którzy mają 8-9 prowincji. Oni mogą być naprawdę dla nas nie lada problemem. Natomiast Rodocy, oni będą innym problemem, ponieważ... I mi się wydaje, że jeżeli chodzi o siłę państwa, to zdecydowanie najsilniejsi są właśnie Nordowie w tym momencie. Natomiast z Rodokami będzie problem ciut innej maści. Mowa tutaj o ich zamkach. Zamki rodockie, i oczywiście nic się nie zmieniło od wersji 1.1.6.5, jakoś tak, jeżeli chodzi o wygląd zamków. Są te najtrudniejsze do zdobycia, na przykład Grunwalder i tak dalej. Tamte zamki są tak trudne do zdobycia, że będziemy mieli masakrę własnych jednostek po prostu w niesamowitym stopniu. No chyba, że to się pozmieniało od wersji 1.1.6.5. W co, szczerze powiedziawszy, no częściowo wierzę, ale też no składam pewne swoje wątpliwości. Ten tu gościu chyba coś się z deka przyblokował, biedaczek. Panie! Pan to w ogóle jest ze Swadii, bo jest bojówkarz, bo tak po stroju sądzę. Tak po stroju coś mi się wydaje. No, tu kto idzie? Lokidar! No, znaczy państwa Lokidarów. No bo oczywiście największą siłą w tym momencie jesteśmy my bez gadania. Chociaż nie do końca, jeżeli chodzi o militaria... Czyli by mnie nie było w moim państwie, to bylibyśmy nad sultanem, ale pod rodokami i nordami. Ze mną, no to już jesteśmy na poziomie rodoków i nordów. Spokojnie, bo jesteśmy najdodniej silniejsi. Ale jak mówię, największy problem będzie z rodokami i nordami. Z rodokami będzie ciężko ich zdobyć, z nordami będą potężni. Ale może to się jeszcze właśnie wydarzy, jak powiedziałem, może na przykład sultan się wybije, może nordocy się wybiją. Fajnie jakby nordowie pozajmowali rodoków, bym się nie obraził, bo mimo wszystko nordów w tamtych zamkach, o których mówię, będzie prościej pokonać, bo oni nie mają aż takiej mocnej jednostki dystansowej jak rodocy strzelcy. Rodocy strzelcy na otwartym polu sobie mogą strzelać do woli, mogą sobie strzelać latami. Natomiast w zamku, zwłaszcza taki miał tamten, mogą strzelać latami i zdobywać miliony zabitych na swoim koncie. Tutaj widzę, że walka powoli się ku końcowi. Nie. Mamy takie same prawie siły jak oponent w jego własnym zamku. Mało tego, trzy jeszcze kolejni się wspinają. I ogólnie mamy bardziej elitarne wojsko od oponenta, więc powinniśmy wyciąć wroga. Mamy tutaj głównie słowiańskich przybocznych, a także Lokidarów, a więc... Zacne połączenie wojska. Miałem w ogóle skoczyć po samych Lokidarów, ale... No po drodze żeśmy zobaczyli, że Warczyk jest bez obrony, więc zniszczenie Polmarów było bardziej kuszącą propozycją. Bo taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Na tak proste zniszczenie całej frakcji. No! I czyżby? Tak! Zwycięstwo jest nasze! Za Lokidar! Ktoś tam uciekł. Może dojść wolno, szachcicu stuchrze. Twardowski, ty też. Masz, Hugo. Odejść, ty też możesz odejść. Masz, Uszatek, też możesz odejść. Pozwalam ci, Uszatku. O, widzisz, Uszatek mnie dość mnie lubił. Taka ciekawostka. Nie wiem, co ja mu tam w życiu pomogłem, czy jak. On mnie, że mnie lubi, ale... Cóż, zniszczyłem mu teraz państwo, więc troszkę pewnie mnie przez to
przestanie lubić, no chyba, że Hetmana nie lubił, wtedy jest mi chyba wdzięczny. No ale cóż, zawsze zniszczyłem tradycję, przez którą tyle lat tej pielęgnował. Nie przez którą, tylko którą. Dobra. Jakieś tam śmieci pozbieramy. Miasta oczywiście do mnie póki co. Wiem, że wtedy tych miast nie potrzebuję, nawet mi ktoś tam napisał, że ich tyle nie potrzebuję. Ale ja je rozdam dopiero jak będzie czas. Cóż, wojna z Podmarami skończona. Więc przydałoby się dopilnować jeszcze jednej rzeczy. Pewnie już wiecie, o co chodzi. Nawet nie muszę widzieć tutaj w ten sposób wchodzić, że pójdę do portu. Damy tutaj sobie ładny garnizon i udamy się do Rivaczek. Tam w Rivaczek ja mam na pewno rzecz do zrobienia poza wizją, czyli rozdanie Lenn, ponieważ dawno ich nie rozdawałem. Na zasadzie tego, że mój ten cały kancer, jeżeli tak moje to działa tak jak myślę, będzie mi mówił, na kogo odgadają głosy ogólnie moi Lokidarowie. Jeżeli na jakieś Lenno będzie dużo głosów, to oddam właśnie temu, który ma tych głosów najwięcej. Najprościejsza sprawa na świecie. Kapitan Korsarzy, dasz mi trochę swoich ludzi. 50. To jest już 250, 340, 400... 450? Za mało. Za mało. 550 też za mało. Szczególnie jak na fakty miast posiadam, ja mam gigantyczne wojska, bo zobaczcie, że dawno nikt nie biegał żadnego mojego miasta. Czemu? Bo ja mam w niektórych miastach garnizon po 2000 osób, oni po prostu się boją do tego podchodzić. Oni wiedzą, że praktycznie jest nie do zdobycia. Oczywiście no, z moimi lakidarami jest, ale i tak, ja pierdzielę, musiałem mieć tylko gierów sami z 1000. No i dobra, walczek zajęte, w ogóle przydałoby się jeszcze na skuteczko tego walczek skoczyć. O, i przybocznych go zerwać, a nie mogę jednak. I możemy odesłać właściwie naszych tutaj lokidarów do domu. Komu się zechce, że nie. Słuchaj, zaraz odesłać. Tak, nie potrzebuję waszych sił. Że tak powiem, idźcie sobie w diabła. Królestwo Nordów zgodnie z rozkazami, zdrada Lorda. Do mnie przechodzą? No. Widzę, że kilku z nich naprawdę lubiło. Jak już od razu zniszczyłem królestwo, już do mnie przechodzą. Chyba, że coś jeszcze zostało tym, ale wątpię w to szczerze. Frakcję Polmarowie. Okupuję obecnie miejsce. Całkiem sporo lordów mieli. Zresztą jeden nordów czy rodoków to praktycznie bida z nędzą, że ja pierdzielę, ale ogólnie mieli jakieś siły. Dobra, nasz teraz cel to jest udanie się do... Udanie się do najbliższego spożywczaka, że tak powiem. A potem do naszej stolicy. Najbliższy spożywczak jest w Saragot. A spożywczak traktuje każde miasto, że tak powiem, które nie jest moje. Jarl Pazura, Królestwo Nordów staje się jego... Nordów staje się jego nowym domem. Ja pierdzielę. Twoja popularność rośnie. Ja pierdzielę, ile tu jest tych lordów. Widzę, że Nordowie mają za mało ziem jak na swoich lordów. U mnie to... No, czy mam za mało? Może mam tak na styk, mi się wydaje. A Nordowie mają zdecydowanie za mało ziem. Dobra, nie chciałem tego. Chciałem wejść na rynek towarami właśnie. O, piękniusio rzeczy. Dla mnie to żarełko. A, dziękuję. Ośmiało koń zostajemy, całkiem niezły. Słyszałem teraz konia zjednoczenia. Ale i tak sobie zostawię mojego śmiałego konika. Jest on niezwykle śmiały. W niejednej bitwie mi towarzyszył. Nie mogę go tak sobie sprzedać teraz za darmo prawie, że... Chociaż inne sprzedawałem, ale nagle się obudziła moja honorowa część. Która mi, że nie mogę tak łatwo pozbyć się mojego towarzysza broni, który przez tyle bitew mi pomagał. Lokidar Sebula. Myślałem, że się mnie odchodzi, ale jednak nie. Udam się więc do Rejwadinu, zrobię przybocznych. Wow, sporo tych przybocznych. I właściwie jak mam sobie wszystkich przybocznych mieście, nie miałbym limit. Dalej całkiem spory, a więc będę go zostawić z powodzeniem i skoczyć sobie po Lokidarów. To nie pamiętam, gdzie Lokidarów zostawiłem, bo w... do dupów? Nie jestem pewny. Ale póki co jednak, ktoś mi też napisał, że powinienem w ogóle zrobić taką sztuczkę, iż Borcha, słuchaj. Oho. Uh-huh.
kto zajmie twoje miejsce, tak? Opisaliście mi, że to się, miejsce powinien zająć ktoś z dużym handlem itp. itd., ale... Dobra, na razie nie mam pomysłu, kto mógłby to być, a więc walić to. Teraz chcę zrobić cięcie i porozdaję terenna, a potem dołączę lordów do państwa nowych, czyli Lokidarów, przepraszam bardzo. Póki co, jednakowoż, cięcie. No dobra, jak się okazało, nie mogę stale sprawdzać tego, na kogo głosują. Więc sprawdziłem to tylko raz. Dałem temu, na które, dałem temu, który, na którego głosowali. I dwa zamki rozdałem osobom, które zamków jeszcze nie mają. A resztę rozdam, jeszcze kilka tutaj wiosek splądrujemy, żeby sobie wzmocnić stosunki z resztą lordów. I jeszcze w ogóle przydałoby się tych tutaj lordów pobrać sobie właśnie. Tak mi się wydaje. Chociaż oni by już aktualnie ciut zbyt dużo tych Lokidarów. A najwyżej odłączą się, proszę bardzo, ja mam to w nosie. Póki nie dam im zamku, nie mogą zabrać się ze sobą, a z nich spadają. Mhm. Dołączymy kogoś się, da i tyle. Potem będziemy po kolei rozdawać lenna. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Też chętny? O kuźwa, ty też? O kuźwa, dużo ich coś tak zdeka. Czekajcie, o, w stosunkach z frakcjami. 37, a to jest jeszcze chyba przed tym, jak przyłączyłem tych. O Boże. To będzie straszne. To będzie straszne. Ale w ogóle, może tak powiem, jak powiedziałem, to będę rozdawał właśnie te zamki. Skoro nie mogę cały czas dowiadywać się na temat tego, na kogo głosują, to będę je rozdawał wtedy, kiedy, że tak powiem, splądruję dwie czy trzy włości. Może mi stosunki najpierw wzrosły z nimi, a też mógł je zmniejszyć, że tak powiem. Przydałoby się niektórym tym biedniejszym miasta podawać, to jest racja. Rejwadim 15 tysięcy, Tichr 600, kuraw. No te biedniejsze miasta faktycznie, chociaż z biedniejszych miast łatwo jest zrobić bogatsze, z tym, że po co mi aż tych miast, to jest racja, aż tych nie potrzebuję. A, suma zadań z przypadków, które naszą 0%. Spoko. 0%, właśnie są 0% skutecznych podatków, to już co innego. To już co innego. Chyba, że też chociaż, że ja mam niskie podatki, to właśnie z tego mi wylicza. Nie mam pojęcia. Jednakowoż. O kurczę, zapomniałem tu widzę morale dbać deszka. Niedobrze. Do żneczki. I teraz, jak mi się wydaje, że udam się po wojsko. No, już tam Polmarowi umierają, mi, że tak powiem, podpisali pakt z Nordami. Jednakowoż teraz się udam po moje wojska i spotkamy się za chwilę. O, z kimś tam Lokidarami stosunki spadają za nic. Nie tylko, że nie mają tych swoich zamków. No dobra, póki co jak powiedziałem cięcie. I teraz powstało pytanie. Co zrobimy w następnej kolejności? Możemy wyjeść wojnę Nordą, a diabeł wie jak to się skończy. Mało tego, póki co chyba z niej pakt w ogóle obronny, więc troszkę tak musielibyśmy poczekać chwilkę. Dokładnie, 16 dni, 12 dni to mamy. Tylko z Saranidami podpisywaliśmy ostatnimi czasy. To może by ich wykończyć, no bo tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 len. 17 to wcale nie coś takie trudne do zdobycia, jak na przykład bawić się z Nordami, którzy mają no tak powiem, jest około 30. Mało tego, nie ty mają to miasto jeszcze mało tego, no. Więc mi się tak wydaje, że tak, Saranin jest naszym kolejnym celem, ale póki co jeszcze chwileczkę sobie poczekamy, parę, że tak powiem, dni, chociaż nie wiem, czy jest sens, bo stosunki z Nordami będą mi tak szły do dołu. Czy jak tak chcę? Czy chcę powiedzieć wojnę sułtanowi w tym momencie? Niby moi lordowie są dalej zmęczeni po ostatniej kampanii. Ale to mogłoby być kurczę niegłupie. To mogłoby być niegłupie. Poczekaj, ja mam tutaj uwłaścili, że na szczęście sporo. U niektórych też tam mam dosłownie setki tysięcy pewnie, zgaduję. No. No zgadę na to dwóch, już ponad setkę tysięcy. Więc mi się wydaje, że tak. Ja poczekam poza, jeszcze, teraz, no, że tak powiem, zakończę odcinek.
Poczekam poza wizją sobie kilka ładnych dni, a następnie, tak nie może, tydzień growy, a potem wypowiemy wojnę sułtanowi, no chyba, że ktoś nam wypowie wojnę albo coś się zmieni. Póki co jednak. Ja dziękuję za oglądanie, na razie i cześć.